Zerknijmy na YouTube, co się dzieje. Boom. Spartiatix! Co się pojawiło na czasie nowego? Kopiemy dziurę do jądra ziemi. Typę drugi palasajt. Naukowcy z Chin kopali dziurę w głąb ziemi i nagle zaczęli słyszeć głosy dobiegające z tej dziury. Kiedyś taki film on zrobił w sumie. Kop razem z nim w Minecrafcie mogę. Cześć, ja jestem Dominik i witam. Lepsze póki co, ja wam przypierdalać. Co? Miał rację. A daj mi tam. Ja jestem. Może za kopą Dominika. Będzie fajnie. Zawsze robimy niemożliwe. Dziura, dziura. Już się zmęczyłem, ale. Ale ty... Nie ma co! Nie ma co! Serio, on zwariował w tej dziurze chyba. No i gdzie ta dziura do jądra ziemi? Panowie! Jest! Mamy to! Jeden z jego ekipy przestał istnieć. Udało się! Nawet nagrane na filmie, wszystko gitara, chyba łapka w dół dla tego filmiku. Fajnie, kiedy następni tam wejdą. Nie, żartuję, wypieprzam sobie. Polski ety to chyba największa czarna dziura na świecie. Wejdziesz raz, ale po same kule. Pozdro. Dzięki ci bardzo. Nie wiem. Dużo jest takich rzeczy, masz rację. No ale na zagranicznym też jest bardzo dużo. Może nawet więcej procentowo. Dobra, otwórzmy paczkę od Black Blue. Teraz. Może to zapoczątkuje nową rzecz na streamie, ale to musiałbym założyć jakąś skrytkę czy coś takiego. Nie wiem, jak to się nazywa. I tam ludzie wysyłają paczki, a ja potem mam darmowe jedzenie. To jest mniej więcej na tej zasadzie. Pomyślimy o tym. Z nadmorza paczka. Nie pokażę wam z tyłu, bo są dane. Paczka z Gdańska, z tego co pamiętam. Tam jest bomba? No i tam jak jest bomba, chłopie, to skończę, chociaż nie będę musiał się z wami męczyć więcej. Nie wierzę w to. Widzicie, co to jest? To są w dupę gniotki. Niesamowite. Zapowiadałem rok temu prawie o nie. W końcu dotarły! Jak długo szła przesyłka, nie rozumiem tego. Gniotki! Pierdzielę w dupę. Gniotki w dupę. Dobra, wyjmijmy jednego na testa. Zerknę na to. Ech, kiełbaska. Dziękuję, Black Blue. Tak to wygląda, o. Widz, kiedy zobaczy wpis, że stream dzisiaj. Dobra, zróbmy test. Co się stanie, jakbym złapał 12-letniego fana? No, wygląda teraz jak mój stary. Ty, fajna zabawka, bo zobacz, da się zrobić coś takiego. Zobacz, to jest widz, który ma 200 IQ. 200 IQ widz. Siema, mam 200 IQ, haha, na ręgarze się buduje co innego, haha, a ręgara budujesz pod AP, ha, debil, co ty Panteona tak spit, haha, ty w dupę głupku. Fajne. Weźmy do pary. Generalnie gniotki to fajna rzecz, bo można się nimi bawić i nie trzeba mieć Minecrafta na komputerze zainstalowanego. Na przykład symulacja walk. Chudy? O, już kiedyś była, ale teraz realistyczna, bo... Starego po plecach. Chudy versus gruby. Kto wygra? Obstawiajcie, chudy czy gruby. W ogóle wszystkie mają dready, także też ciekawe. Ty no, ten ma teraz płaską twarz. Także chudy przegrał. Dobra, a teraz przetestujmy coś. Zobaczymy, czy gruby, czy chudy lepiej znosi uderzenie ciosu na mordę. Najpierw gruby. No tak wygląda. Zobaczmy, jak chudy znosi uderzenie. Chcę go w kant uderzyć, a nie bokiem. O, chudy tak teraz wygląda. Jak w dupę fasola jakaś. Wydaje mi się, że lepiej być grubym w życiu. Bo jak ci ktoś przypieprzy, to lepiej to zniesiesz. Przynajmniej tak to wygląda. Potężne odkształcenie. Ty, ale jak się nie miało za bardzo nic, tylko tą zabawkę, to fajniejsze się wydawały. Teraz się zastanawiam, co z nimi można robić, jak się ma komputer i Minecrafta. W dupę. Ty, można by takiego burgera z gniotków zrobić też. Nerwarian? Nerwarian kiedyś wyglądał tak.
A teraz jest dopakowany i wygląda tak. Jak z takiego leszcza stać się kozakiem totalnym? Poradnik Nerwariana. Nic nie powiesz, nie powiesz N-worda na streamie, złapałem go za gębę. Ja. Chcesz coś dodać widzu? Ha! Znowu chciał powiedzieć N-worda, widziałem po ruchu uszów. Chciał JD powiedzieć? Odsłonię mu usta. Nie. O ty szmaciarzu! Dobrze, że go złapałem. Chciał chyba powiedzieć chudy N-worda. O ty flecie pieprzony. Zobaczmy, co gruby chciałby powiedzieć. Powstrzymałem go, także powinienem dostać nagrodę od Twitcha. Zobaczmy, czy go będę musiał złapać za ryj. JD. A, nie róbmy mu krzywdy dzisiaj. A tak będziesz wyglądał, jak będziesz miał 72 lata. O. Takie coś będziesz miał na szyi. Symulacja następna. Widzisz, ile z gniotków da się wyjąć wiedzy? To jest niesamowite. Dobra, tajny trik z gniotkami. Quizy? Ile małpy masz w sobie? O, idealnie. Czy lubisz lub lubiłeś w dzieciństwie wspinać się na drzewa? Lubiłem. A czy lubię nadal? Lubię, ale się nie wspinam, bo mi się nie chce znowu wychodzić. Czy jesz mięso? Jem. Czy zdarzało ci się kiedyś upaść i obić sobie kość ogonową? Jak to? W sensie to... Chyba tak. I chyba to strasznie bolało z tego, co kojarzę. Dobra, wezmę to. Czy jako małe dziecko częściej chodziłeś na czworaka niż na dwóch nogach? A skąd ja, co? W sensie małe dziecko, czyli jakie? Jak masz 6 lat, to też jesteś małym dzieckiem. To o to chodzi? Małe, czyli bobas, to ja nie mam pojęcia. Nie wiem, wezmę po środku taka umiarkowana odpowiedź. Czy zdarzy ci się pod wpływem emocji wydawać nieartykułowane dźwięki? Takie jak dzikie piski czy wrzaski? Oczywiście, że nie. Już nie jestem jakimś neandertalczykiem. Czy jesteś zwinny? No tak przeciętnie chyba, tak? Znaczy nie zrobię czegoś takiego. Ale stanę na jednej nodze, to chyba już jest przeciętne, nie? Czy ludzie mówią ci czasem, że zachowujesz się jak małpa? Napiszcie, teraz się dowiem. Tak? Nie. Same tak. No dobra. 36% małpy jest we mnie. Cóż, jesteś bardziej człowiekiem niż małpą. Co? Wierzysz w to? Dziękuję, same quizy, nie wiedziałem tego. Jakie są gówniane quizy? Nietypowe wybory. Dobra, razem. Ja jedno i wie jedno. Co wolisz? Żyć w starożytnej Grecji, czy żyć w Egipcie starożytnym? Grecja, nie? O. Teraz wy. Co wolisz? Trzecią wojnę światową, czy zombie? Trzecią wojnę wolicie? Ja zombie wolicie. No. Ja wydaje mi się też bym wolał zombie. Znaczy... Trzecia wojna światowa, prawdopodobnie byśmy jej nawet nie zauważyli my, tacy zjadacze chleba, więc może byłaby lepsza, chociaż byś się nie musiał męczyć, no ale jak chcecie to macie. No widzicie, mądrzy ludzie, 51%. Być w ulubionej grze, być w ulubionym filmie. W filmie, bo porno. W anime. Witaj, otaku orku. Co? O, ludzie też wolą w filmie. Co wolisz? Ciągle kichać, ciągle ziewać. Ziewać, ludzie. Co wolisz? Żyć 1000 lat? Wybrać sposób swojej śmierci. To ja bym wybrał taki, że nie wybrałbym żadnego? Nigdy. Nie no, wybrać sposób swojej śmierci, jak to ma wyglądać w sensie, nie? To jest tak abstrakcyjne, że wydaje mi się, że żyć 1000 lat jest prostsze do wyobrażenia sobie, mimo wszystko. Chociaż też to jest niesamowite. Wyobraź sobie, że urodziłeś się w dupę w średniowieczu. I teraz sobie jak siedzisz na komputerze i oglądasz tego streama. Imprezować całą noc, spać całą noc. Spać wolę. Chyba, że imprezowanie to stream. Co wolisz? Zrezygnować z papieru toaletowego? Zrezygnować... Z internetu zrezygnować, chłopie. Bym zaczął rękę dupę. Dupą bym nawet w deskę wycierał dupę, żeby oglądać filmy na YouTubie. Na przykład pranki. Co wolisz? Spędzić w więzieniu rok, być w śpiączce 3 lata? Teraz pytanie.
Nie wiem, tu tracisz 3 lata z życia. Pytanie, czy wyjdziesz z tego więzienia? Zależy w jakim więzieniu. Zasypiasz i się budzisz. No też mi się wydaje, że szybciej to minie. Ale przez rok w więzieniu można robić różne rzeczy. No, ja widzę różne, widziałem różne filmy z polskich więzień, gdzie ludzie sobie na komputerach siedzą, biznesy prowadzą z więzienia. Także... Jakim chlebem jesteś? Tak widz napisał, żeby to rozwiązać. Czym zajmujesz się na co dzień? Jak streamuję, to korzystam z życia, ale jednocześnie pracuję. To powiedzmy, że to. Co jadasz na śniadanie? Nie jem śniadań w ogóle. Coś innego, czyli nic. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad podjęciem zawodu piekarza? Nie. Z kim masz najlepszy kontakt? Z osobami w internecie, bo to z wami! Ha! Tak! Z widzami! Czy odżywiasz się zdrowio? Zdrowo! Z jakim dodatkiem najbardziej lubisz kanapki? Z serem. W którym roku się urodziłem? Jak często jadasz chleb? Bardzo rzadko. Żytni! Pasuje! Jesteś chlebem żytnim, który może być bardzo zdrowy lub szkodliwy. Można ciebie albo kochać, albo nienawidzić. Masz oryginalny charakter, a także nietypowy gust i zainteresowania. Cenisz sobie prawdziwą przyjaźń, nie akceptujesz fałszu. No, fałszywi widzowie, którzy przyszli tu, bo Arkuel nie ma streama, proszę o natychmiastowe wypieprzenie z tego streama. Bardzo bym prosił, nie akceptuję fałszu. Okej, pa. Żytni chlebuś. A wy jakie mieliście chleby? Robiliście ten quiz kiedyś? Żytni chlebek. Ale trafili. Posłuchajmy sobie tego, tej nuty. Gorąco jest. Ale dziwnie wygląda multi. Gorąco jest, to cikam tripem i mówię hej. W tle leci kardia, we krwi Bacardi, sukcesy świętuje codziennie, tak jest. Gdy wjeżdżasz na bibkę, gdy wjeżdżasz na wiksę, gdy wjeżdżasz... To ten chłop co Grand Tron napisał. No. Nie wiem. Masz rację, gry. Nie podoba mi się za bardzo ta nuta. Nie słuchajmy już jej. Pierdalaj stąd i zostaw moje kurwa plony. Ale to jest lepsze niż tam, ta zostaw moje kurwa świnie. Wypierdalaj. Nie, no to jest lepsze. Szczerze mi się to przyjemnie słucha. W sensie takie śmieszne to jest. Fajny ma bardzo beat ta nuta. Do tego tekstu to, no wszystko tutaj ze sobą działa. Fajne to jest. Pieprzamy z tego. To na Minecrafta zostawiamy taki specjał. Dobra, oglądaliśmy już te szoty. Idę stąd. Zaraz przyjdę. Wezmę Gidę i paczkę. Otwieramy paczkę teraz. Gida! Siema, witam. Na corocznym openingu przyszła do mnie dzisiaj paczka dla powodzian. Tym razem dali troszeczkę więcej ryżu, bo ostatnio 2 tygodnie przed właśnie dojściem tej paczki nie jedliśmy. Także zachęcam do wspierania. Co to? Otwórz! No, otwieraj. Otwieraj. Także jak to bomba, to będziesz miał też psa na sumieniu z wyrolu. Otwieraj, otwieraj. Jezus, co ona robi? Już? No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I co? Unboxal otwierał psem paczki? Ha, nie wydaje mi się. Chcę tą piłę mechaniczną w dupę, czy ten. Bardzo ładnie. Jak familiarnie o rzepę. Nie wierzę. Przecież ja miałem się zdrowo odżywiać. Wiedziałem! Wysłuchali mnie! Dziękuję wam! Paczki dla powodzian! Kalorie! Czekolada Oreo. A co? Jak tam unboxal? Zużyte petardy i gumy? Dziękuję bardzo, Black Blue. Co to jest, Gitka? No, otwieraj. Bardzo ładnie. Co to jest? Kurde, jak to jest zapakowane? Egida, weź to tutaj ugryź. Bardzo ładnie. No, ugryź to. Ugryź. Nowa buda dla Egidy. Niesamowita sprawa. Nowa buda dla psa. Nie wiem, czy nie za mała. Nie, tak na poważnie to jest ul. Pogchamp. A jeszcze z tyłu taki. Nie, no ładne to jest. Myślałem, że to jest brzydsza rzecz. Tam zimę przetrwamy. Ta, Black Blue sam zrobił ten ul. Sam go zrobił. Bo on tam ostatnio na plastykę chodzi. On jest z 3. klasy podstawówki. W Częstochowie mieszka.
A, nagroda dla psa? Racja, ja pierdzielę. Po co triki? To jest zapłata, a nie, że ma jeszcze coś robić za zapłatę. Proszę. Bardzo ładnie. Egi. Proszę. Bardzo ładnie. Idziemy stąd teraz. To jest dama, ona już awansowała społecznie. To jest dama, trzeba ją nosić po domu. Wymień sobie fotel? Dlaczego? Tak już było. To są takie sportowe paski, jak na Mustangach czy tam. Marcina zdał na goli brodę 5 zł. Hello, pozdrowisz. 5 zł? Witam Marcinas. Pozdrawiam. Nie interesuje Marcinasa. Mnie nic, tylko jak to płacić. Jestem Żydem. Wiecie, kto kurwa. Dobra, nagrane pozdrowienia za 5 zł. Mój nowy sposób na zarabianie pieniędzy. Pozdrawiam lukę 25 zł. Dziękuję bardzo. Nie interesuje kurde w dupę. To... Pozdrawiam. Comedy Central czeka z otwartymi drzwiami. Będę w Comedy Central, zrobię program na żywo, tak jak tutaj na Twitchu. Tylko że po prostu za donate będę pozdrawiał, nic więcej nie będzie. I będę masowo pozdrawiał. Pozdrawiam ostatnie 10 osób. Pozdrawiam ostatnie 1000 osób. Zależy ile będzie tych, sobie wymyślę teksty odpowiednie do jakby sytuacji. Grubasie, zrób wreszcie kurwa jakieś dymy. Był. Nie było nawet specjala na 200 subów, a stary. Spartiatix jakby dobił 200 subów, to by już dawno przeciął na pizdę jakiś karton po soku. Dobra, jem tą łyżkę kaka. Nie, nie jem tego w takim razie. Pieprzę to w dupę. Na dwie... Luj! Speszyłem się tą kakaokiem. Nie dam rady tego zjeść. Powąchajcie trochę. Czubata? Nie, bo nie chcę tyle kakao. Albo dobra, to pójdę po inne kakałko, bo... Jak czubata, bo tego nie chcę marnować. Pójdę, bo mam jeszcze drugie kakao w domu, takie gorsze. Co to za reklamy? A, czy to jest reklama? Szczerze nie polecam tego kakałka, więc nie kupujcie. Nie, poczekaj, to w dupę Monteverest. Ja tego do ryja nie może. Chłopie, ty bym się musiał z twoją matką wymienić. Co? Nie no, kurde. Już cię wysypało połowę. Jezus Maria. Już jem ziemię, widzicie jak jestem w dupę biedny. Venom we mnie wstąpił. Dawno kakałka nie jadłem tym. Jezus Maria. Całkiem w sumie dobre. Z mlekiem gorzej smakuje to kakałko. Nie, no dobre nawet to kakao jest w sumie, ale z mlekiem gorzej smakuje, szczerze. Tak z mlekiem ma taki dziwny smak to kakao. Na sucho da się to zjeść w sumie, chyba jedynie na sucho. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.